Spowolniona praca jelit czy nawracające i długo utrzymujące się zaparcia potrafią skutecznie obniżyć jakość życia. Ale nie to jest najgorsze. Niepokojące wieści płyną z kilku prac naukowych, które pokazują, że pomiędzy zaparciami a pojawieniem się raka jelita grubego istnieje pewien związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli nasze jelita wolno pracują, to wydłuża to czas kontaktu substancji kancerogennych z błoną śluzową jelit, co może sprzyjać właśnie pojawieniu się zmian nowotworowych. To, co właściwie możemy zrobić od ręki, to zadbanie o prawidłową pozycję podczas wypróżniania. Warto bowiem wiedzieć, że standardowa pozycja, w jakiej się wypróżniamy, jest nieprawidłowa. Mam tu na myśli pozycję, gdy kąt pomiędzy tułowiem a udami wynosi 90 stopni. A to dlatego, że w takiej sytuacji odbytnica i mięsień łonowo-odbytniczy ułożone są tak, że powstaje zagięcie czy pętla wokół odbytnicy, która utrudnia przemieszczanie się i wydalanie stolca. Optymalnym zaś rozwiązaniem jest tak zwana pozycja kuczna, w której jesteśmy lekko pochyleni do przodu. Przy tej pozycji kąt pomiędzy tułowiem a udami wynosi około 35 stopni i wówczas dochodzi do rozluźnienia mięśnia łonowo-odbytniczego, co poluzowuje wspomnianą pętlę wokół odbytnicy i w efekcie znacząco ułatwia defekację. Aby przyjąć taką pozycję, najłatwiej jest podstawić sobie stołek pod nogi. Przy standardowo zainstalowanej muszli klozetowej na wysokości 40 kilku cm zaleca się, aby podnóżek miał wysokość około 25 cm. Pozostając w temacie samego wypróżniania, chciałbym też od razu zaznaczyć, że jednym z czynników sprzyjających powstawaniu i pogłębianiu zaparć jest celowe wstrzymywanie stolca pomimo odczuwania parcia. Wynika to z tego, że podczas wstrzymywania defekacji dochodzi do rozciągania ścian odbytnicy, co powoduje zmniejszenie jej wrażliwości na działanie tego bodźca. W efekcie z czasem czujemy coraz mniejszą potrzebę wypróżniania, dlatego też nie należy ignorować parcia na stolec. Wobec tego, bez względu na to, czy jesteśmy w domu, szkole, pracy czy podróży, powinniśmy korzystać z toalety, jeśli znajdzie nas taka potrzeba. Gdy zadbamy już o prawidłową pozycję podczas wypróżniania, to warto przyjrzeć się również naszemu sposobowi odżywiania. Szczególne znaczenie ma tu odpowiednie nawodnienie. Wynika to przede wszystkim z tego, że woda dostarczona w postaci różnych płynów powoduje zmiękczenie masy kałowej, co ułatwia jej przesuwanie wzdłuż przewodu pokarmowego. Do tego woda jest składnikiem śluzu wydzielanego przez jelita, który dodatkowo wspomaga przemieszczanie się pokarmu. Ponadto woda ułatwia trawienie żywności. To wszystko właśnie sprawia, że dostarczanie zalecanych ilości płynów pomaga przeciwdziałać zaparciom lub je łagodzić, jeśli już dojdzie do ich wystąpienia. Każdy z nas może samodzielnie sobie obliczyć, ile potrzebuje dostarczać płynów każdego dnia. W uproszczeniu można przyjąć, aby spożywać 35 ml płynów na każdy kilogram masy ciała. Stąd jeśli nasza masa ciała wynosi na przykład 70 kg, wówczas musimy przemnożyć 35 razy 70. Po wymnożeniu otrzymujemy 2450 ml, czyli około 2,5 litra. Przy czym podkreślam, że nie oznacza to, że taka osoba musi spożywać taką ilość czystej wody. Do bilansu wodnego zaliczamy nie tylko wodę mineralną, ale również herbatę, napary ziołowe, soki owocowe i warzywne, koktajle, napoje roślinne, fermentowane produkty mleczne takie jak kefir, maślanka czy jogurt, owoce czy wszelkiego rodzaju zupy. Stąd wbrew pozorom dostarczanie zalecanej ilości płynów wcale nie jest trudnym do zrealizowania wyzwaniem. W uregulowaniu pracy jelit pomocne są również niektóre zioła. Warto bowiem wiedzieć, że wiele surowców zielarskich wspomaga perystaltykę jelit, co wiąże się z usprawnieniem wypróżniania. Przy czym z uwagi na zróżnicowany mechanizm działania możemy wyróżnić dwie grupy ziół. Pierwsza grupa to składniki, które pobudzają ruchy perystaltyczne jelit i przyspieszają pasaż treści pokarmowej dzięki wchłanianiu przez nie wody. Wynika to z tego, że zwiększają one objętość treści jelitowej, co stymuluje właśnie pracę jelit. Z uwagi na takie działanie możemy określić je mianem pęczniujących środków przeczyszczających. Druga grupa to z kolei surowce roślinne, które zawierają antra związki, które poprzez bezpośrednie działanie drażniące śluzówkę jelita grubego, również zwiększają pasaż jelitowy. Ze względu na takie właściwości możemy nazwać je drażniącymi środkami przeczyszczającymi. W pierwszej kolejności powinniśmy sięgnąć po pierwszą grupę surowców roślinnych, czyli poskładniki pęczniejące. Jednym z najlepszych przykładów są tu nasiona i łupina nasienna babki jajowatej. Zalecane dawkowanie to od 10 do 30 g nasion lub od 3 do 10 g łupiny nasiennej na dobę. Jednorazową porcję należy połączyć z połową szklanki wody i w takiej postaci spożyć. Po czym całość trzeba dodatkowo popić przynajmniej jedną szklanką wody. Innym rozwiązaniem, jeśli chodzi o środki pęczniejące, jest zastosowanie nasion lnu czyli siemienia lnianego. Nasiona te nie tylko ułatwiają wypróżnienia, ale również działają powlekająco i łagodząco na stany zapalne błony śluzowej przewodu pokarmowego. Z nasion lnu sporządzamy macerat. Polega to na zalaniu 10 g czyli jednej łyżki siemienia lnianego, jedną szklanką wody. Całość odstawiamy na około pół godziny. Po upływie tego czasu powstanie kleik, który spożywamy. Z uwagi na produkcję śluzów w zaparciach pomoże też korzeń prawoślazu. Jednorazowo stosuje się około 5 gramów surowca, czyli w przybliżeniu jedną łyżkę. Taką ilość rozdrobnionego korzenia należy namoczyć w jednej szklance wody, po czym pozostawić do naciągnięcia na minimum 6, a optymalnie na 12 godzin. Po tym czasie taki macerat można zagotować, pozostawić do ostygnięcia, odcedzić i spożywać 2-3 razy dziennie po jednej szklance. Gdy omawiane środki pęczniejące zawiodą, wówczas można wypróbować działania drażniących środków przeczyszczających. Jednym z z tej grupy jest żywienie lekarski, który stosuje się jednorazowo w ilości od 1 do 3 gramów. I należy trzymać się takiej porcji, ponieważ w mniejszych ilościach działa on z kolei zapierająco. Z korzenia żywienia sporządza się odwar poprzez zalanie wspomnianej ilości surowca jedną szklanką ciepłej wody, a następnie gotuje się go na małym ogniu pod przykryciem przez około 5 minut. Po tym czasie odwar odstawia się na 15 minut, przecedza i spożywa. Z uwagi na to, że składniki obecne w korzeniu żywienia wzmagają ruchy perystaltyczne i lita grubego po upływie około 8 do 10 godzin, to zaleca się go stosować przed snem. Osobom zainteresowanym powiem, że związkami odpowiedzialnymi za działanie przeczyszczające żywienia są antrachinony, takie jak reina, emodyna i chryzofanol. Ważne jest jednak, aby żywienia nie stosować w stanach zapalnych jelit. W przypadku zaparć sprawdzi się też kora kruszyny, również i ona działa drażniąco na jelito grubę, powodując efekt przeczyszczający. Aby skorzystać na jej właściwościach, również należy sporządzić odwar w tym celu trzeba odważyć 0,4 g kory, zalać ją szklanką letniej wody, a następnie ogrzewać do wrzenia, gotując powoli pod przykryciem przez 15 minut. Następnie całość odstawia się na 10 minut, przecedza i wypija jednorazowo przed snem. Muszę jednak podkreślić, że nie należy przekraczać zaproponowanej ilości kory kruszyny i jednocześnie nie zaleca się stosowania odwaru częściej niż 3 razy w tygodniu. Dodatkowo korą kruszyny nie należy wspomagać się dłużej niż 2 tygodnie. Istotne jest też to, że po to zioło nie mogą sięgać osoby z niedrożnością i zwężaniem jelit, chorobami zapalnymi jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba leśniowskiego krona, a także osoby odwodnione i dzieci poniżej 12 roku życia. W przypadku zaparć z pomocą mogą przyjść też liście i owoce senesu, które zawierają w składzie sennozyty, czyli związki, które również możemy zaliczyć do drażniących przewód pokarmowy środków przeczyszczających. Z liści i owoców senesu przygotowuje się napar, zalewając od 1 do 1,5 g surowca jedną szklanką wrzącej wody. Całość naparza się przez 10 minut. Pierwszego dnia stosowania zaleca się spożywać pół szklanki ciepłego naparu przed snem. W przypadku, gdy taka ilość naparu zadziała przeczyszczająco, wówczas nie należy przyjmować większej dawki. Do tego naparu z senesu nie stosujemy dłużej niż jeden tydzień. Senesu nie podajemy przy zapaleniu nerek, pęcherza moczowego i wyrostka robaczkowego, w stanach zapalnych jelit, a także przy zapaleniu gruczołu krokowego i przeroście prostaty, jak również w przebiegu bólów brzucha o nieznanej etiologii. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na dziennik. Jeśli chcą ustrzec się Państwo przed zaparciami w przyszłości lub sobie z nimi poradzić, jeśli te już wystąpiły, to oczywiście dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. diety bogatoresztkowej, czyli mam tu na myśli włączenie do jadłospisu produktów obfitujących w błonnik pokarmowy. Działanie błonnika we wspomnianym zakresie polega na tym, że wchłania on wodę, dzięki czemu zwiększa się miękkość stolca, co przyspiesza jego przesuwanie się w jelitach. Do tego pewne frakcje błonnika pokarmowego ulegają fermentacji w przewodzie pokarmowym, czego efektem jest powstawanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które dodatkowo przyspieszają pasaż jelitowy. W przypadku zaparć powinniśmy spożywać co najmniej 35 g błonnika pokarmowego dziennie, a jeśli mamy do czynienia z ciężkimi zaparciami, wówczas można zwiększyć jego ilość nawet do 50 g na dobę. Przy czym ważne jest to, żeby osoby, których dieta wcześniej była uboga w błonnik, wprowadzały go do diety stopniowo. Jako dobre źródło błonnika sprawdzą się surowe warzywa i owoce. Pełnoziarniste produkty zbożowe, tak jak pieczywo razowe, chleb graham, kasza jęczmienna, kasza gryczana, makaron razowy, ryż brązowy, jak również dobrze jest sięgać po pestki słonecznika, pestki dyni i nasiona czyja. Wspominając o surowych owocach chciałbym przejść do kolejnego punktu, jakim jest kiwi. Poza tym, że zawiera ono błonnik pokarmowy, który poprawia konsystencję stolca, to dodatkowo znajduje się w nim aktynidyna czyli związek, który działa łagodnie drażniąco na ściany jelit, co wywołuje ich zwiększoną ruchliwość. Przeprowadzone badania pokazały, że włączenie do diety dwóch dwóchki widziennie przez osoby z zespołem jelita drażliwego z postacią zaparciową przyczyniło się do poprawy czynności jelit i zwiększenia częstotliwości wypróżnień. Jednocześnie dodam, że innymi szczególnie zalecanymi owocami w przypadku zaparć są gruszki, jabłka i morele. Na dzisiejszej liście znalazło się również miejsce na napar z suszonych śliwek. Literatura fachowa jednoznacznie dowodzi, że stosowanie suszonych śliwek powoduje zwiększenie masy kałowej i wzrost częstotliwości wypróżnień. Co ciekawe, w jednym z doświadczeń jego autorzy zauważyli, że efekt przeciwzaparciowy suszonych śliwek był nawet większy niż w przypadku zastosowania babki płesznik. Od siebie polecam, aby napar z suszonych śliwek spożywać sobie przed śniadaniem. Oczywiście w niniejszym zestawieniu nie mogło zabraknąć żywności fermentowanej. Mam tu na myśli zarówno fermentowane produkty mleczne, tak jak kefir, mleko acydofilne, maślanka i jogurt naturalny, jak również różnego rodzaju fermentowane warzywa. Produkty te są źródłem dobroczynnych bakterii zamieszkujących nasze jelita i należy wiedzieć, że obecność tych mikroorganizmów sprzyja usprawnieniu pracy przewodu pokarmowego, co jak potwierdzają badania naukowe, wpływa korzystnie na zwiększenie częstotliwości wypróżnień. Jeśli mowa o sposobach na walkę z zaparciami, to warto krótko wspomnieć również o tym, że działanie przyspieszające pasaż treści pokarmowej w jelicie wykazują też oleje roślinne. Na potrzeby opracowania dzisiejszego materiału dotarłem do dwóch badań naukowych, które potwierdziły, że w omawianym zakresie skutecznością może poszczycić się oliwa ekstra a także olej lniany. Stąd jeśli zmagają się Państwo z zaparciami, to zachęcam do włączenia któregoś z tych olejów do swojej diety. Sugerowana przeze mnie dzienna porcja oleju to dwie do trzech łyżek. Mało znanym, ale wyjątkowo skutecznym składnikiem o działaniu wzmagającym częstotliwość wypróżnień jest inulina. Inulina to składnik z grupy fruktooligosacharydów, który jest naturalnym prebiotykiem pozyskiwanym m.in. z topinamburu. Analiza kilku badań naukowych z 2014 roku jednoznacznie potwierdziła, że inulina poprawia konsystencję stolca, zmniejsza jego twardość, skraca czas pasażu treści jelitowej i w efekcie zwiększa częstotliwość oddawania stolca. Korzystny efekt można osiągnąć stosując od około 5 do 20 g inuliny dziennie, czyli od 1 do 4 łyżeczek. Od siebie dodam, że inulina jest sprzedawana w postaci białego proszku dobrze rozpuszczalnego w wodzie, który to jednocześnie cechuje się neutralnym smakiem. Z tego też względu inulinę można z powodzeniem dodać do wielu różnych produktów, w tym do herbaty, kawy, soków, koktajli, zupy, jogurtu czy kefiru, lodów, a nawet do owsianki. Tak jak już dzisiaj wspominałem, w uregulowaniu pracy jelit, a tym samym przeciwdziałaniu zaparciom, bardzo ważny jest stan naszej mikrobioty jelit, czyli skład bakterii obecnych w jelitach. I jak się okazuje, dostarczanie probiotyków nie tylko w postaci żywności fermentowanej, ale również w formie preparatów pomaga pozbyć się zaparć. Osobom zainteresowanym powiem, że zgodnie z badaniami naukowymi zadowalające efekty można uzyskać sięgając po bakterie z gatunku Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis oraz Bifidobacterium longum. W celu zmniejszenia zaparć dobrze jest też unikać produktów, które działają zapierająco i sprzyjają zaparciom. Do tych produktów zaliczam przede wszystkim żywność bogatą w cukier, czyli np. słodycze, wyroby cukiernicze, napoje słodzone i cukier stołowy. Dodatkowo przy zaparciach zalecam unikać gotowanych jabłek i gotowanej marchewki, białego pieczywa, dań mącznych na bazie jasnej mąki pszennej, rozgotowanego ryżu białego oraz żelatyny. Teraz chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa o samym rytmie wypróżnień. Ogólnie istnieje kilka różnych definicji i kryteriów rozpoznania zaparć. Poza samym rytmem wypróżnień znaczeniem mają też czynniki tak jak konsystencja stolca, wysiłek włożony podczas parcia na stolec uczucie przeszkody w obrębie odbytnicy i odbytu, czy uczucie niepełnego wypróżniania. Niemniej, w mojej ocenie, nie tylko w kontekście samych zaparć, ale ogólnie zdrowia, szczególną wagę powinniśmy zwrócić właśnie na rytm wypróżnień. Przyjmuje się, że fizjologiczna częstotliwość wypróżniania to nie więcej niż trzy razy dziennie i nie mniej niż trzy razy w tygodniu. Należy jednak wiedzieć, że częstotliwość wypróżnień to cecha dość osobnicza u każdego z nas kształtuje się ona nieco inaczej i zależy na przykład od rozkładu makroskładników w diecie. Bez względu jednak na to, jak często się wypróżniamy, zaniepokoić nas powinny istotne zmiany w rytmie defekacji. Dla przykładu jeśli przez wiele lat oddawaliśmy średnio jeden stolec dziennie, a w pewnym momencie doszło u nas do zauważalnych zmian, Czyli jeśli na przykład zaczęliśmy oddawać stolec 3-4 razy na dzień, lub odwrotnie tylko 2-3 razy na tydzień, to może świadczyć to o rozwijających się problemach zdrowotnych i warto wówczas skonsultować to zjawisko z gastroenterologiem. Podobnie niepokojąca jest nagła lub stopniowo narastająca zmiana w zakresie pory oddawania stolca oraz jego konsystencji. Należy bowiem wiedzieć, że wspomniane przeze mnie zmiany Mogą być podyktowane różnymi chorobami, do których zaliczam m.in. celiakie, choroby leśniowskiego krona, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita drażliwego, raka jelita grubego czy zaburzenia tarczycy. Z powodu o którym przed chwilą powiedziałem, jeśli odnotowują państwo u siebie postępujące zmiany podczas defekacji i nie mogą państwo przypisać ich żadnym konkretnym zdarzeniom, typu zmiana sposobu odżywiania, pojawienie się stresu czy zmienna aktywność fizyczna, to tak jak już powiedziałem, warto problem ten skonsultować ze specjalistą. Tym bardziej, jeśli zmianie rytmu wypróżnień towarzyszą dodatkowe objawy, typu gorączka, bóle brzucha, wzdęcia, nudności czy obecność krwi w kale, Oczywiście trzeba mieć świadomość, że istnieje wiele różnych przyczyn zaparć i nie wobec wszystkich z nich pomogą naturalne rozwiązania, o których dzisiaj wspomniałem. Niemniej myślę, że w wielu przypadkach będą one skuteczne. A jeśli chcieliby Państwo w jeszcze inny sposób zadbać o zdrowie swoich jelit, to zachęcam do obejrzenia programu, w którym opowiadam co zrobić, aby poprawić skład bakterii w obecnych w jelitach. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.